Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie. Cieszę się, że wreszcie do Wisły dotarłem. Niektórzy być może pamiętają, że dwakroć miałem być tutaj u Was, ale niestety choróbsko mnie dopadło i nie chciało opuścić. Prawie dwa miesiące byłem wyłączony z działania. Tym bardziej cieszę się dzisiaj, chociaż nawet wczoraj, żeśmy z Arturem jeszcze rozmawiali, też pod znakiem zapytania było to, czy dojadę. Ale z Bożą pomocą stało się to możliwe. Tym bardziej cieszę się, że mogę Was widzieć, że mogę z Wami ten czas spędzać i że wierzę, że będzie to też i taki błogosławiony czas dzielenia się z Wami pewnymi przemyśleniami. Chciałbym przekazać Wam też pozdrowienia od zborów, z którymi związany jestem, z Bielska, z Czechowic, Andrychowa i myślę, że mogę zabrać Wasze i przekazać, kiedy będę. Dziękuję bardzo. Drodzy, czy zgodzicie się, przepraszam, czy zgodzicie się ze mną, że jako ludzie, nawet wierzący, mamy problem z wsłuchiwaniem się, gdy z kimś spotykamy się, rozmawiamy, że są takie sytuacje, kiedy być może prowadzimy konwersację i nagle gdzieś nasze myśli zaczynają uciekać w zupełnie innym kierunku. Być może tracimy wątek i gdy pada pytanie, jakieś nagle paraliż, prawda, bo o czym rozmawiamy? Prawda, że to się nam zdarza czasami? To jest prawie że normalne, prawie że na porządku dziennym. Ale czy zgodzicie się ze mną, drodzy, że coś takiego może nam się zdarzyć wtedy, kiedy prowadzimy konwersację z Panem Bogiem? Że w trakcie modlitwy, prawda, kiedy jesteśmy na kolanach, kiedy być może ta modlitwa trwa nieco dłużej, wydarzenia z dnia codziennego, prawda, jakieś sytuacje, okoliczności życia powodują, że tak, ta modlitwa gdzieś płynie, ale nasze myśli w zupełnie innym kierunku zmierzają. Czy to jest też Waszym takim doświadczeniem czasami? Czasami się też i coś takiego może nam zdarzyć. Drodzy, czasem zastanawiam się, jaką gimnastykę Pan Bóg musi wykonać, ażeby przyciągnąć naszą uwagę, aby skierować nasze myśli na sprawy, które są dla Niego ważne i które chciałby, żebyśmy umieli przyjąć, zrozumieć, zaakceptować, wprowadzić w życie, abyśmy byli tymi, którzy staną się Jego narzędziami w tym świecie. Chciałbym, abyśmy dziś spróbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, co stanowiło największy problem dla naszego Zbawiciela właśnie w pozyskaniu uwagi Jego uczniów, którzy Go otaczali, których przygotowywał do misji, ale także to, aby zrozumieli, jaki jest cel misji Jego samego, ale także ich, gdy już tutaj pozostaną, gdy On odejdzie do nieba. Chciałbym, żebyśmy wspólnie odczytali pewien fragment, który zapisany jest w Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale i tam w wierszu 20 po 28. Wtedy przystąpiła do Niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła Go o coś. A on jej rzekł, czego chcesz? Rzecze mu, powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy Twojej w królestwie Twoim. A Jezus odpowiadając rzekł, czy nie wiecie, o co prosicie? Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią mu, możemy. Mówi im, kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez Niego przygotowane. Jest to taka dziwna sytuacja, którą spotykamy w Słowie Bożym. Uczniowie już z Panem Jezusem długi czas przebywali. Jego misja powoli zbliżała się do końca i pewnego dnia staje przed Panem Jezusem matka synów
Zebedeuszowych, Jana, Jakuba, jako ta dobra matka dbająca o interes swoich synów, zwraca się do Jezusa o to, żeby zapewnił im takie prestiżowe miejsca w Jego Królestwie. Czy miała dobre cele, dobre zamiary? Po ludzku patrząc, jak najbardziej, prawda? Ale z Bożego punktu widzenia już chyba troszkę inaczej to wyglądało. Dlatego też i reakcja Pana Jezusa jest stosowna do tej prośby, kiedy zwraca uwagę też, że aż taka bliskość prowadzi też i do wielkich poświęceń, prawda? No i też mówi o tym, że to nie od Niego zależy. Ale drodzy, kiedy patrzymy na tą sytuację, na tą okoliczność, no to jednak z punktu widzenia ludzkiego musimy powiedzieć, że była to mimo wszystko dosyć niestosowna prośba, prawda? Dlatego, że została też między innymi wyrażona w obecności innych uczniów, którzy stali z boku i bardzo pilnie przysłuchiwali się temu, co było przedmiotem rozmowy. Przeczytajmy dalsze wiersze od 24. A gdy to usłyszało owych 10, oburzyli się na dwóch braci. Ale Jezus przywoławszy ich rzekł: wiecie, iż książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszą. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Czy tych 10 pozostałych było lepszymi od tych dwóch wcześniejszych? W swoich zamiarach, w swoich pragnieniach, w swoich oczekiwaniach, prawda? Nie różnili się wcale. Gdy przyglądamy się postawie uczniów, to widzimy tam często w różnych okolicznościach, które nawet i Pan Jezus zauważał i próbował ich przywoływać do porządku, postawić ich na właściwych torach, no właśnie co? Rywalizację, brak pokory, pychę, prawda? Zabieganie o te przywileje związane z tym, aby być wielkim w tym świecie, duma, nieposkromiona ambicja. Kiedy wymieniamy te cechy, to zastanawiamy się nad jedną rzeczą. Czy Pan Jezus dokonał właściwego wyboru? Prawda? Czy Pan Jezus nie pomylił się, wybierając akurat tych 12, których cele były tak bardzo rozbieżne od tego, czego oczekiwał i czego spodziewał się Pan Jezus, wybierając tych 12? Ta sytuacja, drodzy, jest o tyle dziwna, że nieco wcześniej, gdybyśmy cofnęli się w tekście, zauważamy, że Pan Jezus opowiada o pewnej trudnej rzeczy, która Go czeka. Sięgnijmy do tego 17 wiersza i dwóch kolejnych. A Jezus, mając zamiar pójść do Jerozolimy, wziął 12 na osobność i w drodze rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w piśmie i skażą Go na śmierć. I wydadzą Go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie. A trzeciego dnia zostanie wzbudzony z martwych. Gdy czytam tą historię, drodzy, to zastanawia mnie, jak to było możliwe, że uczniowie, słysząc tego rodzaju wyznanie, zresztą nie pierwszy raz, kiedy Pan Jezus mówi o losie, który Go czeka, kiedy mówi o tym, dla jakiego celu na tej ziemi pojawił się, kiedy mówi o tym, że przychodzi moment, On już jest bardzo blisko, kiedy będzie z nimi rozdzielony, kiedy przyjdzie Mu pójść i dopełnić tą misję na krzyżu, oddając swoje własne życie. Jak to jest możliwe, że oni, słuchając tego rodzaju zapowiedzi, chwilę później zaczynają się kłócić między sobą o to, kto będzie pierwszy w Królestwie Zbawiciela. Na ile to, co Pan Jezus mówi, dociera do nich, na ile to, co On mówi, przemienia ich, powoduje, że
Drodzy, kim mieli być uczniowie Pana Jezusa? Jego wybrańcy? Jaką rolę Zbawiciel dla nich przewidział? Otwórzmy tą samą Ewangelię, ale tym razem 5 rozdział. I tam przeczytajmy wiersze 13 po 16. Pan Jezus tutaj mówi o tym, kim chce, aby Jego uczniowie, Jego naśladowcy, każdy z nas był na tej ziemi. I mówi tak. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi poteptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy, nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili was. Tak jest napisane. Waszego Ojca, który jest w niebie. Drodzy, są wśród nas tutaj panie, siostry, które dużo czasu spędzają w kuchni, prawda? Lubicie spędzać w kuchni czas? Różnie bywa, prawda? Ale są takie panie, które bardzo lubią, prawda? Dla nich to jest warsztat, w którym mogą się wykazać. Czy wyobrażacie sobie waszą kuchnię bez soli? Nie. Takie kategoryczne nie. Dlaczego, drodzy? Sól nadaje smak, prawda? Nadaje barwę potrawom. Za dużo soli to nie bardzo, prawda? Ale za mało albo w ogóle zmienia smak potraw, prawda? Jak wiem, jak bardzo duże znaczenie ma sól. Ja mam świadomość, że są osoby, które nie mogą i nie wskazane jest to, aby używały soli wręcz. Ale generalnie wszyscy lubimy, prawda, kiedy tą sól możemy dodać. Pan Jezus, przywołując na pamięć właśnie to, mówi, czym my mamy być w tym świecie. Czym Jego naśladowcy mają być w tym świecie. Wiemy, że sól przenika, że sól konserwuje, prawda, nadaje smak. Ale taką ciekawostką soli jest to, że wystarczy szczypta, prawda, aby zmienić smak potrawy diametralnie. To może w kontekście tym, że czasami mówimy o tym, że nas jest tak niewielu, prawda? Że co my tak naprawdę możemy? Ale Biblia pełna jest przykładów, że właśnie niewielu potrafiło w Bożej mocy uczynić tak wiele. Ten drugi przykład ze świecą, prawda? Ja pamiętam takie doświadczenie, kiedy byłem jeszcze chłopcem. Miałem 2 rodzeństwa, brata i siostrę. Ja byłem najstarszy. I lubiliśmy się bawić w chowanego. Mieliśmy nieduże mieszkanie. I to był taki czas, kiedy zapadał zmrok. Zrobiło się ciemno. Jeszcze dodatkowo wyłączyli światło. To były czasy komuny, kiedy często takie rzeczy się działy. Więc zapaliliśmy sobie świece i postanowiliśmy, że będziemy się bawić w chowanego. I wpadłem teraz na taki genialny pomysł, żeby nie stracić jednak światła w danym momencie, postanowiłem, że tą świecę włożę do szafki. I zamknąłem drzwiczki. Chwała Bogu, że dosyć szybko żeśmy się znaleźli, bo kiedy otworzyłem szafkę, to wiecie, co się stało. Górna półka była już osmalona i to dosyć solidnie. Kiedy później po latach otwierałem tą szafkę, to przypominałem sobie tą historię. Ale ona też w jakiś sposób obrazuje to, o czym Pan Jezus mówi, prawda? Że no właśnie, jak z tym światłem jest. Nie pod stół, nie do szafki, ale w takie miejsce, gdzie to światło dałoby możliwość dostrzeżenia Pana Jezusa. I to, co Pan Jezus kontynuuje, prawda, aby to światło tak świeciło, aby nie nam przynosiło chwałę, prawda, ale temu, który za nas oddał życie. Aby ludzie, patrząc na nasze życie, na nasze postawy, zachowania, stosunek do nich, mogli chwalić tego, który jest naszym
oznacza to kierunek naszemu życiu. Drodzy, pamiętam takie doświadczenie sprzed 30 lat, już ponad w tej chwili, kiedy poznawałem Ewangelię, kiedy dziwnym, Bożym trafem zdarzyło się, że tuż po powrocie z wojska trafiłem na wykłady, co mówił Pan Jezus w Bielsku. Niektórzy ze starszych osób pamiętają taką dużą serię, która wtedy w Polsce miała miejsce. Co mówił Pan Jezus? Takie niebieskie, małe książeczki były rozdawane osobom, które uczestniczyły. I pamiętam, że mama mojej sympatii, która pracowała na poczcie, nieopatrznie chyba dla siebie, jak później stwierdziła, przyniosła właśnie zaproszenie na wykłady, które odbywały się w Bielskim Zborze. I wtedy wybraliśmy sobie z Agnieszką takie dwa tematy, które nas zainteresowały. Co Pan Bóg mówi o małżeństwie i co Pan Bóg mówi o przykazaniu. Ale poszliśmy na pierwsze spotkanie. Jak poszliśmy, tak chodziliśmy dalej. Na pewnym etapie mama zabroniła Agnieszce, a ja później chodziłem. I chodziłem do samego końca. I w jakimś momencie dotarło do mnie, że ja nie mogę tego, co poznałem, już gdzieś tak sobie jedną uchem wpuścić, drugim wypuścić. A że traktowałem Pana Boga poważnie od dziecka, tego zostałem nauczony. Dlatego też w jakimś momencie zacząłem rozmawiać z pastorem Majewskim, który był wtedy w Bielsku. Zaczęły się spotkania. Wiecie, czasami to tak ciekawie wyglądało, bo jako ministra wszedłem na sumę na służyć przy ołtarzu, a wracając szedłem od razu na Kochanowskiego na spotkanie, które miałem umówione. I czasami mijałem swoich rodziców, którzy pytali się, a gdzie idziesz? A ja mówię, a mam spotkanie z pastorem. Wyobrażacie sobie ministra, który przed chwilą przy ołtarzu za chwilę miał się spotkać po to, żeby studiować Biblię. Ale ja nawet na tamtym etapie traktowałem to jako jakąś ciekawostkę, poszerzenie wiadomości moich, ale w tym momencie jeszcze nie myślałem o tym, że ja podejmę jakieś konkretne decyzje. Ale przyszedł taki moment. I pamiętam, że po szeregu różnych rozmów z moimi przyjaciółmi, którzy byli księżmi, klerykami i innymi osobami, miałem taki problem, co z tym zrobić, kogo słuchać, kto ma rację. Myślę, że wielu z nas przez podobne doświadczenie przechodziło. I przypominam sobie, że przed taki moment, kiedy wróciłem ze spotkania oazowego, był wieczór, i gdzieś te zmagania we mnie narastały coraz bardziej, miałem taki niepokój, który Duch Święty mi dał, aby tego nie pozostawić za sobą. I pamiętam, że wtedy klękłem i postanowiłem, że otworzę Biblię. Zrobiłem doświadczenie, którego Achaz nie chciał zrobić. Polegało ono na tym, że pomodliłem się o to, żeby Pan Bóg dał mi sam swoją odpowiedź. Nie od ludzi już, nie od adwentystów, nie od moich przyjaciół, katolików, ale żeby sam Pan Bóg przemówił do mnie, co ja z tym wszystkim mam zrobić. I wtedy otworzyłem Księgę Ezechiela na 12 rozdziale, na chybim trafie. I moje oczy trafiły na 12 rozdział i od pierwszego wiersza wtedy zacząłem czytać. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczu, mieszkasz pośród domu przekory, który ma oczy, aby widzieć, a jednak nie widzi. Ma oczy, aby słyszeć, a jednak nie słyszy, gdyż to dom przekory. Ty więc, Synu Człowieczy, przygotuj sobie to woły wygnańca. Udaj się na wygnanie, w dzień na ich oczach i przenieś się na ich oczach z miejsca swojego pobytu na inne miejsce. Może spostrzegą, że są domem przekory. I wynieś swoje to woły wygnańca w dzień na ich oczach, a sam wyjdź na ich oczach wieczorem, jak ci, których prowadzi się na wygnanie. Na ich oczach wybij w murze otwór i tędy wyjdź.
Na ich oczach włóż toboły na ramiona, wyjdź w ciemności i zakryj swoją twarz, abyś nie widział kraju, gdyż wyznaczyłem cię na znak dla domu izraelskiego i uczyniłem tak, jak mi kazał. Kiedy to słowo do mnie dotarło, nie miałem już wtedy żadnych absolutnie wątpliwości. Byłem przekonany o tym, że przez to słowo Bóg przemówił do mnie bardzo konkretnie. I to, co było takim potwierdzeniem, ugruntowaniem, to był niesamowity Boży pokój, który wtedy na mnie stąpił. Wszelkie wątpliwości, wszelkie jakieś jeszcze zastanowienie, to wszystko minęło. I wiedziałem, że cokolwiek od tego momentu się wydarzy, jakiekolwiek problemy przyjdą, ja wiem, że Bóg po prostu do mnie przemówił, że wytyczył mi drogę, wytyczył mi szlak. Drodzy, czy wydarzenia Golgoty, w których uczestniczyli uczniowie Pana Jezusa, zmieniły ich sposób myślenia? Otwórzcie Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział i tam chciałbym czytać od wiersza 3 po 6. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. A spożywając nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Wiecie, kiedy czytam ten fragment, to tak próbuję sobie wyobrazić Pana Jezusa, który przedstawia im po raz kolejny swoje plany, swoje zamierzenia, przypomina im ich rolę, to, co mają czynić. A oni pytają: Panie, czy to jest ten moment, to jest już teraz, kiedy odbudujesz Królestwo Izraelowi? Tak po ludzku mówiąc, ręce mogą opaść, prawda? Ile można mówić, ile można tłumaczyć? Pan Jezus za chwilę ma odejść, a oni dalej myślą tymi samymi kategoriami, którymi myśleli wcześniej. Czego, drodzy, potrzebowali uczniowie, aby stać się takimi, jakimi oczekiwało ich niebo? Przeczytajmy kolejne wiersze. Od 7 po 9 i później jeszcze dalsze. Rzekł do nich: nie waża to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. Pan Jezus, zamiast odpowiadać na ich pytania, na pragnienia ich serc, wciąż tak bardzo przyziemnych, mówi im o obietnicy. Mówi im o tym, że ześlę kogoś, kto wyposaży ich w moc, a oni będą czynić to, do czego ich powołał. To, co dzieje się dalej, jest bardzo interesujące. Czytając od wiersza 12, wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat. A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr, Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota i Juda Jakubowy. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Pana Jezusa już nie było. Powrócili. Oczywiście pokrzepieni nadzieją, którą przekazał im anioł także. I czytamy, że spędzili ze sobą 10 dni. My teraz przeżywamy ten okres 10 dni modlitw. Na wzór tego mamy nadzieję, co czynili tamci w tym czasie. Kiedy Ellen White wspomina to wydarzenie i opisuje to, co działo się wtedy w wieczerniku, to jest to poruszające. Dlatego, że ona pisze o tym, że był to czas, kiedy oni sobie wzajemnie wyznawali winy. Kiedy następowało pojednanie. Kiedy gorliwie modlili się, prosząc o wypełnienie obietnicy, bo
zdali sobie w końcu sprawę przed ogromem wyzwania, które stoi przed nimi. Tęsknili za Jezusem. I wiedzieli, że tą misję, to zlecenie, które zostało na nich nałożone, można wykonać tylko przy pomocy nieba. I później, kiedy, drodzy, czytamy kolejny rozdział, kiedy kończy się te 10 dni, kiedy następuje wylanie Ducha Świętego, to już nie są ci sami ludzie. To nie są ci sami ludzie, którzy weszli do Wieczernika. To są odmienieni ludzie, którzy wiedzą, co jest ich celem, co jest ich misją, ale to są ludzie, którzy są wyposażeni, przygotowani, pełni gorliwości, pełni zapału, gdzie lęk z nich schodzi całkowicie już wtedy. Oni nie boją się stanąć publicznie i nawet kiedy czytamy dalsze rozdziały Księgi Dzieł Apostolskich, są gotowi położyć na pniu swoją głowę dla Ewangelii. Drodzy, Duch Święty wziął we władanie tych ludzi. I to, co się dzieje, jest czymś, za czym my chyba dzisiaj też bardzo tęsknimy, prawda? Chcielibyśmy, oczekujemy tego, prosimy o to. Te 10 dni, które mamy za sobą, jest kolejnym takim czasem, który przeżywaliśmy po to, żeby coś się zmieniło, aby coś drgnęło, aby ta obietnica wylania Ducha Świętego w dniach końca stała się też i naszą rzeczywistością. Drodzy, co stanowiło i co stanowi dziś o sile bądź słabości Kościoła chrześcijańskiego? Otwórzcie list do Filipian. Apostoł Paweł w tymże liście, w pierwszym rozdziale i w wierszu 27 mówi tak. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Potrzebujemy tego, aby Duch Święty wziął nasze życie w swoje dłonie. Potrzebujemy tego, aby On mógł uczynić z nami to, co zostało uczynione z uczniami w dniu Pięćdziesiątnicy. Potrzebujemy obecności Jego w naszym życiu, Jego prowadzenia. Potrzebujemy tego, aby życie Chrystusa okazało się w naszym życiu także. Aby to nasze życie było takim wielkim znakiem dla świata, który nas otacza. A świat, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, żeby patrząc na nasze życie, chciał podążać za Chrystusem. Aby świat uznał, że za tym Chrystusem warto pójść. Jaki ten Kościół ma być, aby stać się tą solą, tym światłem w świecie, do którego Bóg nas posyła. Drugi rozdział listu do Filipian i wiersze od 1 do 4. To są pewne rady, których udziela nam apostoł Paweł. Myślę, że bardzo aktualne także na dzisiejszy czas. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez zgod na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Czy te wytyczne apostoła Pawła, drodzy, są łatwe do zrealizowania? Prawda, że nie zawsze, że czasem potykamy się. Paweł mówi, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli. Jak to być jednej myśli, kiedy tyle różnych informacji dociera do nas, takie różne poglądy, takie różne spojrzenia, prawda, których możemy ulegać, które mogą nas poróżnić, postawić przeciw sobie, prawda? Paweł mówi o tym, aby znikła kłótliwość, aby porzucić próżną chwałę, aby w pokorze uważać jedni drugich za wyższych od siebie. Jak to jest możliwe, drodzy, aby to stało się rzeczywistością i faktem? Jak to jest możliwe? Aby uznać autorytet kogoś innego? A być może miałem z nim jakąś trudną wymianę poglądów jeszcze niedawno, prawda? W naszych ludzkich
Zgodzicie się? To jest bardzo trudne. Dlaczego? Dlatego, że z natury jesteśmy jakimi ludźmi? Jest nas trochę pychy, prawda? Zadufania. Mamy taką urazą krew troszkę, prawda? I dlatego Paweł, mając świadomość tego, jaką naturę mamy, pisze dalej tak. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachwalnie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wymarł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Nie ma lepszego wzoru do naśladowania. Jeżeli będziemy patrzeć na Jezusa, jeżeli On stanie się dla nas tym wzorcem, jeżeli sobie uświadomimy to, co On dla nas uczynił, tak jak tutaj było powiedziane dzisiaj też przez brata, takim pyłkiem jesteśmy, takimi malutkimi mróweczkami. Jeżeli dotrze do nas to, że właśnie za takich ludzi, grzesznych, słabych, upadłych, Jezus zdecydował się przyjść i umrzeć, oddając swoje życie na krzyżu Golgoty, to wtedy przez pryzmat krzyża inaczej będziemy patrzeć na drugiego człowieka. Zgodzicie się ze mną? Że wtedy ta ostrość patrzenia zmienia się zupełnie. Jeżeli sobie uświadomimy to, co Jezus zrobił dla mnie, to będzie mi łatwiej też patrzeć na drugiego człowieka w zupełnie inny sposób. Drodzy, o co dzisiaj jako ludzie wierzący powinniśmy w szczególny sposób się modlić? Myślę, że takim wzorem i odpowiedzią jest to, co napisał Paweł w liście do Efezjan w 3 rozdziale i tam od 14 wiersza. Apostoł Paweł mówi tak. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie wieki, wieki pokolenia, na wieki wieków. Amen. Apostoł Paweł ma pewne życzenie dla nas, abyśmy mogli poznać Chrystusa w pełni. Aby Chrystus wypełnił nasze życie, aby stał się takim naszym nieodłącznym przyjacielem. Ale nade wszystko, abyśmy mieli to pragnienie poznawania Go, które nigdy nie zostanie ograniczone, zakończone. Dokonuję tu pięknego porównania. Długość, wysokość, szerokość, głębokość. Czyli abyśmy mogli poznać te zakamarki Chrystusowe. Bo wtedy, kiedy dostanie się rzeczywistością, kiedy dostanie się naszym udziałem, kiedy dane nam będzie zrozumieć, pojąć Jezusa, Jego misję, to, co uczynił dla nas, to wtedy ten Kościół będzie mógł funkcjonować. Wtedy moje życie będzie inaczej wyglądać. Wtedy mój stosunek do drugiego człowieka będzie też odpowiedni. Wtedy nikt nie będzie musiał z kazalnicy apelować, aby pójść i głosić Ewangelię, bo poznanie Chrystusa, miłość do Niego spowoduje, że te rzeczy staną się moją naturą. Jakich relacji dzisiaj potrzebuje Kościół? Jakich my potrzebujemy relacji, kiedy Jezus stoi na progu Kościoła? List do Kolosan, drodzy. List do Kolosan, 3 rozdział, 12-15. I niech to takie będzie życzenie dla nas wszystkich na tym miejscu, drodzy. To, co pisze Pan. Przed
przeobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przeobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Myślę, że te słowa nie potrzebują komentarza, prawda? One są takimi pięknymi życzeniami, które apostoł Paweł wyraża i myślę, że wzajemnie powinniśmy sobie je dzisiaj też wypowiedzieć. Abyśmy byli właśnie takimi ludźmi. Abyśmy umieli współczuć, abyśmy umieli kochać, aby była w nas dobroć w kierunku drugiego człowieka, abyśmy byli ludźmi pełnymi łagodności, cierpliwości, abyśmy umieli znosić siebie wzajemnie, mimo tego, że czasami widzimy błędy jeden drugiego, prawda? Abyśmy je starali się raczej zakrywać, aniżeli upubliczniać. A jeżeli już, to w cztery oczy. Tak jak Biblia o tym mówi. Jeśli mamy coś przeciwko komu, Paweł mówi, tak jak Chrystus uczynił, tak i wyczyńcie. Odpuszczajcie. Odpuszczajcie. A miłość nie będzie spójnią naszej doskonałości. Można by, wiem, to jest temat na kolejne kazanie. Chciałbym zakończyć tekstem, który zapisany jest w Księdze Objawienia. W trzecim rozdziale jest fragment, który był odczytany przez brata Artura na początku. Tekst, który bardzo dobrze znamy. Oto stoję, przepraszam, Objawienie 3:20. Objawienie 3:20. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Wcześniej byśmy czytali, dobrze znamy te teksty, Pan Jezus mówi o pewnych brakach Kościoła Bożego tuż przed Jego powrotem. Ale też mówi o tym, że ma lekarstwo, że ma coś, co może nas uzdrowić. A potem składa tą obietnicę, że stoi u drzwi i puka. I chciałby wejść. Chciałby być naszym gościem. Chciałby z nami wieczerzać. I obiecuje, że jeśli ktoś otworzy, to tak będzie właśnie. Kiedyś ktoś namalował przepiękny obraz oddający tą scenę z 20 wiersza. Jezusa stojącego i pukającego w drzwi. Na pewno ten obraz oglądaliście, prawda? Pamiętacie, czego brakuje w tym obrazie? Brakuje klamki. Klamka jest z drugiej strony. Wiecie, Pan Bóg, Pan Jezus jest kimś takim, kto nie wchodzi gwałtem w nasze życie, prawda? To nie jest ktoś, kto jest wanwaczem, który wejdzie w to nasze życie wbrew naszej woli. To jest ktoś, kto będzie cierpliwie pukał i czekał na to, jak na to pukanie zareaguje. A jeżeli naciśniemy tą klamkę, to wtedy czeka nas najwspanialsza wizyta, najlepszy czas, najcudowniejsze chwile, które Jezus chce z nami spędzić. I chciałbym, drodzy, tego wam życzyć, abyśmy byli tymi, którzy każdego dnia tą klamkę naciskają, którzy każdego dnia Jezusa